Dzień dobry bardzo na kanale Crypto Machine. W tym filmie pokażę Ci kilka kraników, które warto mieć. Kraniki, które są przede wszystkim wypłacalne, są sprawdzone, są zweryfikowane oczywiście na tyle, na ile tylko jest to możliwe. No, czyli jednym słowem, możemy zdobywać tutaj coiny za Freeco, ok? Zaczynamy tutaj w tym momencie od Free Cardano, czyli w skrócie ADA. Strona wygląda w ten sposób. Linki oczywiście wszystkie znajdziesz pod tym filmem. Tutaj zdobywamy co godzinę darmowe coiny właśnie ADA, czyli Cardano. Jeśli nie wiesz, czym jest Cardano, to przeskoczymy sobie tutaj na CoinMarketCap. Jak widzisz, obecnie cena Cardano to jest 0,03, czyli mamy 3 centy za jedną ADE. Natomiast ja pamiętam jeszcze te czasy, bo w sumie tradowałem też na tym, jeszcze to był 2018, jak tutaj widzisz, ta cena oscylowała gdzieś w granicach dolara. Ja pamiętam, jak kupowałem gdzieś za pół dolara, sprzedawałem za dolara, coś takiego. Okej, okay, no to było w tym momencie już 2 lata temu z hakiem, tak? No jak widzimy tutaj, ta cena już jednak później spadła i tak sobie leci. Natomiast jakby nie było, jest to dobry projekt na 15 miejscu w tym momencie na CoinMarketCap. Jak widzicie, wolumen nawet ostatnich 24 godzin. No jest to spora kwota, 77 milionów. Więc projekt jest naprawdę dobry, jest teraz na mega przecenie. I możemy go zdobywać totalnie za free. I teraz tak, po rejestracji, potwierdzeniu oczywiście maila, wchodzimy sobie tutaj, tu nie wpisujemy żadnych kodów, jeżeli chcesz, możesz się bawić w Twittera, natomiast schodzimy sobie niżej, tu jest w ogóle masakra, jeżeli chodzi o reklamy, no ale niestety, no tak to już działa. Wchodzimy, roll, czekamy. Ok, zdobyłem 0.004 ady. Całe naprawdę mnóstwo, 0.013 mam na chwilę obecną. I okej, okay, i za godzinę możemy kliknąć ponownie, tak? Także za Freeco można klikać, można zbierać. Dzisiaj ta ADA, tak jak widziałeś, cenę ma naprawdę no, bardzo słabą. Natomiast gdzieś tam przy ATH ta cena gdzieś tam no, dolara miała, tak? Gdzieś około dolara. Więc jakby nie było, czy będzie mieć więcej, nie mam szklanej kuli, nie mam pojęcia. Jedno co tu jest pewne, projekt jest dobry. Warto klikać, warto zbierać sobie tą ADE w perspektywie czasu. No, może nas tutaj też cena przyjemnie i miło zaskoczyć. Przede wszystkim chodzi o to, że jest za free. Jeżeli chciałbyś wypłacić, to tutaj to, co jest istotne. Czekaj, bo sprawdzałem sobie to wcześniej. I teraz. A tu. 5 ADA, ok, to Ci chciałem pokazać. Minimalna wypłata to jest 5 Cardano, możesz wypłacić, tak? Jeżeli chcesz sobie na przykład w tym momencie podać też portfel pod Cardano, polecam założyć sobie giełdę Binance. Jeżeli masz, super, jeżeli nie, link znajdziesz pod tym filmem. Tam wejdziesz sobie w tym momencie w swój wallet, tak? W swój portfel, wyszukasz sobie Cardano, czyli tą ADA, wpisujesz i w ten sposób będziesz sobie przelewał bezpośrednio tutaj na Binance te coiny, które potem możesz sobie sprzedać, zostawić, twoja już indywidualna decyzja. Kolejnym tematem to jest Bitter, wiele osób go ma, wiele osób, być może ty go na przykład nie masz, też warto, przy czym tutaj mamy adekwatną sytuację, tak, klikamy Get Bitter i znowu ponownie nie jestem robotem, klikamy, czekamy, zgarniamy, tak, zgarnąłem 0.005. Śmieszna sytuacja, ogólnie to była ciekawa historia, ponieważ ja mówię na jednym z filmów, że trafienie tutaj w 25 naprawdę będzie graniczyć z cudem. Najlepsze jest to, że jak nagrywałem ten film, tego samego dnia, godzinę później, jedna osoba wysłała mi właśnie na Facebooku, na priv, dosłownie opcję tego, że zgarnęła 25, więc jest to jak najbardziej tutaj możliwe. Wypłata z kolei, jeżeli chodzi tutaj z kolei o Bittera, no to mamy coś takiego jak od 20 BTR, tak, można wypłacić, podajemy w tym momencie portfel pod ETH, pod Ethereum, tak, może być to na przykład, powiedzmy, Trust Wallet, to może być Ether Wallet, wszystko ogólnie, co jest po prostu na Ethereum, ok, możesz sobie w tym momencie, jak uzbierasz, wypłacić sobie na swój portfel, żeby tego nie trzymać tutaj na tej platformie. No i znowu oczywiście, jakby nie było, za darmo, tak, za darmo, więc można klikać, można zbierać. Z tego co widzę tutaj, to oni chcą jakby rozdać 700 tysięcy BTR. Na chwilę obecną, jak widzisz, rozdali 529, ok? Więc po prostu jest jeszcze szansa, można zbierać, no tak jak zresztą tu widać, 100 BTR to jest jedno Ethereum.
Obecnie jedno Ethereum jest warte około 140, chyba 150 dolarów. Ethereum też przy ATH miało gdzieś około 1500 plus minus, tak? Więc jedno wpływa na drugie, warto to zbierać. Również to, co jest ogólnie też mega, mega, co bardzo polecam, to jest właśnie strona Free Bitcoin. Sporo osób też to ma, być może ty akurat tego nie masz. Link pod tym filmem, rzecz jasna, zakładasz. I teraz tak, tu są dwie opcje. Można sobie klikać co godzinę, tak, i zgarniać tutaj darmowe Satoshi. Strona działa od 2014 roku, jest w 100% wypłacalna. Ja ten kranik mam od 2016 roku. Wypłaciłem już tutaj no, sporo. Nawet udało mi się, powiem wam, tutaj na loterii wygrać 0,607 BTC, jakoś tak. Ogólnie coś wam pokażę. Ktoś, o jest, 2 tygodnie temu, ktoś miał jeden ticket, czyli zapłacił jedno Satoshi i wygrał 0,34 Bitcoina. No, to jest taki fart, że no, pierwszy raz takie coś ogólnie widzę od 2016, odkąd tutaj jestem. I jak widzicie, 2 miliony ticketów, 4 miliony. No tutaj to akurat to jest loteria, tak? Więc no, trzeba mieć farta. Raz mi się udało, tak? Natomiast no, tu nie masz żadnej gwarancji oczywiście, że wygrasz. Natomiast jakby nie było, ja tylko chcę potwierdzić to, że się da, że można, że się wygrywa i że się wypłaca. Ja tu mam zlecone z kolei wypłaty automatyczne co niedzielę. W poniedziałek dokładnie gdzieś z rana przychodzą mi zawsze przelewy na mój portfel. Więc też za darmo. I teraz tak, możesz klikać ręcznie. Jak tu widzisz, ja mogę sobie kliknąć, tylko ja tego nie zrobię. Dlaczego? Coś ci chcę pokazać. Odświeżam. I zwróć uwagę. Zostało mi 30 minut nagle. Normalnie jest tak, że jak klikasz, to zostaje ci 60 minut jakby do ponownego kliknięcia. Tak jak przy Bitter, tak na przykład przy Cardano. Ja mam nagle 30. Dlaczego? Ponieważ mam podpiętego bota pod to. Bota to jest aplikacja, którą się ściąga na komórkę, synchronizuje się. I w tym momencie odpala się, ok, tam trzeba spełnić kilka takich warunków. Wiele osób wiem o tym, że tam się gubi, męczy przy tym. Powiem tak, u mnie to wszystko działa. Powiem też tak, dalej. U wielu osób, które korzysta z tego, też to działa. I cały problem tu ogólnie polega na tym, że żebym ja mógł pomóc też tak do końca, to musiałbym to zobaczyć. Czyli mieć, nie wiem, twój telefon, czy najlepiej twój telefon i jeszcze laptopa tak przed sobą, żeby zobaczyć, co dokładnie się dzieje. Żeby po prostu pomóc. Są tutaj takie elementy, które sprawiają, że pewne osoby nie mogą tego odpalić. Natomiast, jeżeli ci się uda, jedno co jest pewne, warto klikać nawet w tym momencie ręcznie lub też ewentualnie, jeżeli założysz z mojego linka, napiszesz do mnie, ja to sprawdzę i będę widział, że jesteś ode mnie, w tym momencie jesteś u mnie w teamie, ja tutaj postaram się i zrobię wszystko, żeby ten bot u ciebie się odpalił i żeby on działał. On ci będzie działał 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu non-stop, ok? Cały czas. Jak widzisz, mi wypłaciło w poniedziałek, co jest dzisiaj w ogóle? Wtorek. Na chwilę obecną zbierało mi 21 tysięcy Satoshi, tak? I zbiera cały czas. Ok, ja to mam poodpalane oczywiście 1000 plus i tak dalej. Natomiast to też jest do zrobienia, tylko też trzeba spełnić znowu kolejne warunki. Więc też, jeżeli tam oglądasz i wiesz, o co chodzi, to please, nie komentuj mi ani nie pisz na zasadzie, albo ty masz to wszystko podfaszowane. No tak, mam, tylko że jak zaczynałem, to też tu miałem wszędzie zero, tak? Więc ja tego nie mam za darmo, tylko to jest no, robota, tak? Wykonana praca i cierpliwość i czas, który poświęciłem, a tu czasu za dużo może nie poświęciłem, bardziej cierpliwość, o to chodzi i systematyczność w działaniu. Więc też to możesz osiągnąć, też to możesz mieć, tylko trzeba trochę podziałać, ok? Na tej zasadzie. Więc jeżeli chcesz, załóż sobie, napisz do mnie i no ja postaram się zrobić wszystko. Nie mogę też ci obiecać, że się uda, natomiast pewnym osobom, cały fenomen polega na tym, że są osoby, którym to działa od razu, a są osoby, które mają z tym jakby taki powiedzmy problem techniczny, tak? I ja też nie mam pojęcia, czy u Ciebie ten problem wystąpi, czy akurat poleci to wszystko ładnie i będzie działać. Także jeżeli tylko chcesz mieć bota, który będzie to za Ciebie klikał co godzinę non-stop, cały czas 2-4 na 7, załóż mojego refa, napisz do mnie i podziałamy w tym temacie. I teraz tak, dalej. To, co jeszcze warto mieć, też to było na ostatnim filmie, tak, czyli ten CoinStake. Cały tutaj w tym momencie też warto klikać sobie co godzinę. Sprawa jest również bardzo prosta. Klikamy w faucet, oczywiście po założeniu konta, tak, wybieramy sobie w tym momencie coina, na przykład Telos. Zaraz Ci powiem, dlaczego Telos. Nie jestem robotem. Ok, dało mi 002. 0002. Ok. I jesteśmy w panelu, tak, Telosa mam 004.
A dlaczego teraz? To znaczy, możesz 404, możesz 2 razy 2, możesz wszystko, co chcesz. Oczywiście, tu za samo klikanie raz, że dostajesz coiny, dwa, jeszcze dodatkowo dostajesz stake'i, czyli po prostu za to, że będziesz posiadał i trzymał u nich coiny, dostajesz dodatkowe naliczenia. Telos, dlaczego warto? Ano dlatego. Bo jak sobie wejdziesz na CoinMarketCap, to będziesz widział, że w tym momencie ten coin jest już też listowany tutaj. Cena również, no może, okej, okay, nie grzeszy tutaj w tym momencie wspaniałością, nie świeci tutaj w tym momencie, wiecie, setkami dolarów, natomiast jest listowany, natomiast projekt się rozwija. Wolumen, obrót w ciągu ostatnich 24 godzin, 27 milionów, to też są już bardzo fajne kwoty. Patrzymy na ATH. No tutaj mieliśmy najwyższą cenę plus minus na 13 centów, super. Teraz tak czy tak wszystko leciało w dół, więc to wcale nie powinno dziwić, tak? Więc dlatego warto zbierać Telosa. Oczywiście ty wybierasz, bo być może 404 pójdzie tak fajnie, że w pewnym momencie to 1000 okaże się naprawdę no, całkiem fajną kwotą, tak? Może tak być? Nie musi tak być. To wszystko tak naprawdę, wiecie, rynek zweryfikuje, ludzie zweryfikują, bo tutaj to też ludzie tworzą dany projekt, ok? Natomiast warto w to klikać. Czyli właśnie CoinStake, tak, Bitter co godzinę, ADA co godzinę, no i tutaj właśnie w ten Free Bitcoin, jeżeli chciałbyś jeszcze bota, bo tutaj to jest piękne, że można to po prostu odpalić na totalnym automacie. Także tutaj to polecam grubo. Pod tym filmem jeszcze znajdziesz jedną fajną stronkę, jeżeli lubisz ogólnie gry komputerowe, jeżeli lubisz gry planszowe. Mega stronka, gdzie można znaleźć ultra rzeczy. Nie będę jej wyświetlał specjalnie, żebyś sobie zobaczył. Ja jestem fanem na przykład gier planszowych. No tam gry, które widziałem, to jest po prostu miazga. Ogólnie gry komputerowe również. Nie wiem, czy będziesz tu widział. Może widzisz, może nie. Divinity Original Sin 2 na przykład. Też jedna z moich, no, takich powiedzmy najlepszych gier, które grałem, jeżeli chodzi o RPG. Więc jeżeli chciałbyś zobaczyć sobie, są ceny naprawdę mega fajne, niedrogie, można znaleźć mnóstwo fajnych rzeczy. Link znajdziesz rzecz jasna pod tym filmem. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli Cię interesujecie trading, ale trading pod kątem takim, żeby nauczyć się właśnie w jaki sposób działać, w jaki sposób zarabiać, tak? W jaki sposób edukacja. Nie grupa sygnałowa, że dostajesz po prostu coś tam i Ty tylko kopiujesz, ale nie masz pojęcia co kopiujesz i tak dalej. Tylko interesuje Cię edukacja, interesuje Cię rozwój, interesuje Cię proces z tym związany. Czyli finalnie interesuje Cię to, żeby zdobyć umiejętności, które pozwolą Ci później też samemu zarabiać, tradować, ok? To jest proces, to też nie zrobisz tego w tydzień, to też musisz być tego świadomy, ale jeżeli jesteś tym zainteresowany, to koniecznie napisz do mnie w tym momencie i ja dokładnie Ci powiem, co dalej, ok? Dokładnie przedstawię Ci przedstawię Ci po prostu krok po kroku, w jaki sposób to działa i Ty będziesz dzięki temu mógł podjąć dla siebie najlepszą po prostu decyzję, czy chcesz w tym działać, czy też po prostu nie jest to dla Ciebie, bo Forex też nie jest oczywiście dla każdego, ok? Także to by było na tyle w tym filmie. Życzę przede wszystkim wysokich tutaj naliczeń. Warto z tego korzystać, warto klikać, warto zarabiać. Jeżeli chodzi o krypto, halving zbliża nam się wielkimi krokami, także nie ma co się przyglądać ze krzaków, tylko działać. Także wysokich naliczeń i do następnego. Siema.